A ksiądz jakby zawsze wytrwał ksiądz w tym celibacie? On nie chciał pracować, bo mówił, że on nie da rady, nie? Tu kobieta, tam kobieta. Jak wyglądał taki typowy dzień w seminarium? Wiedział lepiej, jak się dzieci, skąd się dzieci biorą i tych kandydatów do małżeństwa pouczał. Proszę powiedzieć jeszcze, wracając, jak wyglądał taki typowy dzień w seminarium? No, za moich czasów wyglądał... U księdza, w sensie wstaje tak, ksiądz... Tak, no staje tam 5:15 czy 5:30, bo to zależało też od pory roku, no powiedzmy tak. I później do kaplicy, są modlitwy, jest msza, później po mszy śniadanie, później wykłady, później znowu różne inne rzeczy. Czas był dokładnie zajęty. A było coś takiego jak czas wolny, nie wiem, książkę piłkę pograć. No właśnie, ani nie było gdzie pograć, bo nie było na to miejsca, to było ciasne, ani pójść. Były tak zwane przechadzki, czyli wyjścia na miasto, ale zawsze z socjuszem, bo uważano, że jeden to taborze coś nabroi. Zawsze trzeba było mieć drugiego. No to też to była taka... Też jakiś kapuś. Właśnie się tak dobierali niektórzy, tak, że wychodzili z innymi, ale były też takie sytuacje, co pamiętam ze starszych roczników, że wskazywano z kim należy było. No, nie było tak, że sam miał pójść. I ksiądz chodził też na takie sprzęty. Tak, tak. No ja byłem akurat z Krakowa, miałem niedaleko do domu, to się tam urywałem czasami, no ale to już były takie właśnie rzeczy. Znaczy nie było takiego systemu, który by umacniał to w formie świadomości, tak? Że to jest twoja droga, że to powinno się sprawdzić, coś tam pojechać na przykład na praktyki czy jakieś to. Nie. To wszystko było pod kloszem i dopiero jak rok przed głównymi święceniami były święcenia diakonatu i wtedy dopiero można było pewne rzeczy robić. O wielu rzeczach nigdy nam w seminarium nikt nie powiedział. O żadnych jakichś tam patologiach, homoseksualizmie, o w ogóle jakichkolwiek problemach. To wszystko było temat tabu. Trzeba było zdać egzaminy. Ja powiem tak, na przykład ja mam wielu naprawdę porządnych księży, kolegów, którzy mówią mi tak, że oni na przykład zawsze mieli problem, jak się zachować w obecności kobiety, tak? No bo nigdy w tym środowisku nie byli. Ja akurat miałem dwie młodsze siostry, mama mieszka, babcia, więc mniej więcej rozumiałem, jak to funkcjonuje, tak? Znaczy w znaczeniu normalności. Z kolei bardzo dużo dały mi te jednak oazy, że to były takie jednak i koedukacyjne i przede wszystkim no, normalne relacje, tak? Ale byli też tacy moi koledzy, którzy już w ogóle byli odizolowani od tego środowiska, w seminarium kompletnie, szedł na parafię i tam dopiero zaczęły się problemy, jakieś nieszczęśliwe miłości czy inne. Ksiądz miał jakąś taką sytuację w życiu? Znaczy ja miałem seminarium, nawet piszę o tym w książce swoje, że na czwartym roku no, poznałem osobę, dziewczynę i wydawało mi się, że odejdę. No i nawet doczekałem do wakacji, żeby jednak zdać egzaminy. I przynajmniej tego czwartego roku, a w sumie 6 lat są studia. Natomiast w czasie wakacji jeszcze raz to przemyślałem. To znaczy miałem akurat takiego bardzo dobrego, można powiedzieć, znajomego księdza, który był moim katechetą. Ja mu to wszystko powiedziałem. I on mi to po prostu spokojnie wytłumaczył. Natomiast to nie było tak, że przełożeni mi w jakikolwiek sposób pomogli w podjęciu decyzji, żeby jednak... Że ksiądz to przepracował sam. Tak, sam. Z tym właśnie starszym księdzem, nieżyjącym, który mi opowiedział o swoich problemach, jak miał. I tak po prostu mnie potraktował po ludzku, tak? A ta dziewczyna jak? A jest żonata, ma wiele dzieci. Ale zamężna, ma babcia teraz. Utrzymujemy kontakt. Tak. Z perspektywy czasu ksiądz żałuje, że to się tak potoczyło, czy jednak? Nie. To znaczy ja myślę, że nie, to akurat no, uważałem, że to jest takie, no w tym momencie byłem rozdarty, tak? Tak jak ta sosna ludziach bezdomni Judyma. Zresztą zawsze książka Ludzie bezdomni mi się podobała właśnie również od tej strony. Ale to trzeba przeżyć, to trzeba zrozumieć i znam takich, którzy odchodzili, ale po pewnym czasie zrozumieli, że
tamta droga też nie jest i wracali. To były różne przypadki. Natomiast takie schematy, jakie nam w seminarium wciskali, to one nie miały relacji z życiem normalnym. Mm-hmm. Tak? A jak właśnie z tym celibatem? Tak, to znaczy właśnie ja zawsze miałem problem ten, że w mojej rodzinie ze strony mamy byli księża, ale byli to księża albo grecko-katolicy, albo ormiańsko-katolicy. I jeden z moich pradziadków, jak i inni jeszcze, byli księżmi grecko-katolickimi, byli Rusinami, mieli żony i dzieci. Moja babcia była wnuczką popa, no wtedy brzydko się mówiło popa, ale to jest oczywiście ksiądz grecko-katolicki. Ja to kiedyś powiedziałem i mnie taki jeden z przełożonych profesorów, że wziął na stronę i mówi: słuchaj człowieku, ty nawet nie mów, że twój jakiś przodek to był ksiądz żonaty, bo cię wywalą w ogóle za to i tak dalej, i tak dalej. Ale mnie zawsze to intrygowało, no jak to było, tak? Ja później pisałem przecież masę artykułów i książek o księżach grecko-katolickich i ormiańsko-katolickich. I tam był wybór przed święceniami. Albo duchowny, który kończy seminarium, zakłada rodzinę i ma żonę i dzieci, albo nie zakłada, ale już tej decyzji po święceniach nie może zmienić. On musi się przed święceniami zdecydować. No tak, to już jest ale jest droga wyboru. Czyli ksiądz miał też tą drogę wyboru? Nie, absolutnie. Jak wspomniałem, że mój pradziadek był księdzem żonatym, to mnie... A gdyby ksiądz miał tą drogę wyboru, to podjąłby ksiądz... A to właśnie ksiądz... uważam, jako stary heretyk w cudzysłowie i reformator Kościoła, że jednak Kościół Wschodni, katolicki, bo to tak, są tak, katolickie tak. obrządki, no właśnie, tak, to uznają jeden... papieża, jest lepsza droga, bo wtedy jest wolność wyboru przed, tak? Decyduje się, czy chce być w celibacie, czy chce być żonaty. Ja byłem wielokrotnie na święceniach księży żonatych ormiańskich, czy w Armenii, czy tutaj... Zazdrościł. Nie, uważam, że oni to przemyśleli też, to znaczy ich taka decyzja nie wynikała tak, że no poznał dziewczynę, tylko on uważał, to też nie jest proste. To nie jest tak, że to jest łatwo być księdzem, mieć żonę i pięcioro dzieci, jak mój pradziadek, tak? I to nakłada dodatkowe obowiązki. Można powiedzieć, że celibatariusz jest no, takim singlem, on nie ma tych problemów. Co... A jest ksiądz za zniesieniem celibatu w ogóle? Nie, ja jestem za wolnością wyboru przed święceniami, czyli model wschodni, katolicki, jeszcze raz podkreślam, to są katolicy, jest lepszy. Poza tym na przykład, gdy księża, na przykład protestanci, przechodzą Anglikanie do kościoła katolickiego, a byli księżmi żonatymi, to oni tych żon nie wyrzucają, no tylko dalej. Czyli to nie jest dogmat wiary, to jest droga, która wskazuje możliwość taką, wyboru. Ale właśnie obrządek rzymski wprowadził, że nie ma żadnego wyboru. Albo jesteś, albo tak. Out. A ksiądz tak. jakby zawsze wytrwał ksiądz w tym celibacie? No starałem się. Ale to nie mogę powiedzieć. To znaczy uważam, że nie złamałem celibatu, natomiast jak ja tu pracuję, no przecież tu 87% pracowników fundacji to są kobiety. Ale przez to, że mam to poukładane, to nie jest dla mnie problem. Ale znam jednego księdza, który w podobnej instytucji pracował, on nie chciał pracować, bo mówił, że on nie da rady, nie? Tu kobieta, tam kobieta. Ale ksiądz daje radę jakoś, tak? No daje sobie radę. Ale jak taki młody student też ksiądz wytrzymał? No nie, no to starałem się, no. To znaczy motywację mam, jasną i wyraźną, natomiast patrzę to z perspektywy już człowieka, który przeżył, tak? Ja jestem 40 lat księdzem, więc patrzę z perspektywy, że pewne zmiany są konieczne, bo ten model, to jest model trydencki, który był jeszcze dobry 100 lat temu, ale w tej chwili tak się świat zmienił, że lepiej, żeby część księży, jeżeli chce, zawierała związki małżeńskie, między innymi po to, znaczy po to oni będą potrzebni, że oni lepiej rozumieją, czym jest małżeństwo. No bo jak ja słyszę niektórych moich kolegów księży, jak zambony tam prawią, wymądrzają się, miałem takiego proboszcza, to fajny chłop,
bardzo porządny, ale on wiedział lepiej, jak się dzieci, skąd się dzieci biorą i tych kandydatów do małżeństwa pouczał. No to jeżeli, no to się... No tak, jest tutaj pewien... No to jest właśnie celibatariusze, dobrze, ale gdyby na przykład była część księży żonatych i te żony, które często są bardzo mocno włączone w życie Kościoła, oni by mogli te małżeństwa lepiej prowadzić. Dzisiaj na przykład była jedna u mnie tutaj matka dziecka niepełnosprawnego, która współpracuje z fundacją i tak przy rozmowie powiedziała, że ona na przykład od strony parafii, jako matka mająca bardzo znacznie niepełnosprawne dziecko, ona nie ma żadnej pomocy. Nie chodzi o materialną, tylko nikt nawet jej nie pyta, jak jej pomóc, co w ogóle... Tak jakby to życie rodzinne dla parafii w ogóle nie istniało.